Światowid ze Zbrucza jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych posągów przypisywanych pogańskiemu kultowi Słowian. Czterościenny idol o wysokości 2 m 67 cm oraz masie około 0,5 tony został wydobyty w 1848 roku w pobliżu wsi Liczkowce na Podolu, obecnie południowo-zachodnia Ukraina, z rzeki Zbrucz, która wówczas z powodu niskiego stanu wód odsłoniła wykonany z wapienia obelisk. Od tego czasu trwa dyskusja na temat odkrycia. Są zdania, które dowodzą, że posąg jest efektem fałszerstwa. Tezy na ten temat zawarte są w jednej z najnowszych prac badawczych i wysuwają m.in. następujące argumenty. Posąg nie ma ani dokładnych, ani pewnie datowanych choćby odległych analogii archeologicznych, zarówno kamiennych, jak i drewnianych. Na terenach wschodniosłowiańskich nieznane są na razie inne wyobrażenia postaci o czterech twarzach i wielopoziomowe kompozycje artystyczne z IX-X wieku. Ekspertyza przyrodnicza nie potwierdziła obecności jakichkolwiek wiarygodnych oznak długotrwałego wpływu środowiska naturalnego na powierzchnię rzeźby, a figura nie leżała w rzece dłużej niż kilkadziesięcioleci. Inni podejmują kwestię nie tylko mistyfikacji, ale niekoniecznie słowiańskiej proweniencji posągu ze Zbrucza. Idol znaleziono w miejscu, wokół którego zachowały się prehistoryczne ślady osady kultury trypolskiej istniejącej od 5 tysiąclecia przed naszą erą do około 2750 roku przed naszą erą. Widoczne są również ślady kultur następnych. Na obszarze tym wraz z upływem czasu krzyżowały się i nakładały na siebie miejsca pobytu i szlaki wędrówek różnych ludów. Obok plemion prasłowiańskich byli tu m.in. Scytowie, Sarmaci, Hunowie, Awarowie, Madziarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Połowcy. Ostatecznie obszar ten znalazł się w obrębie państwa kijowskiego. Posąg zbruczański posiada wyraźne nawiązania do obecnej również na tym terenie sztuki tzw. bab kamiennych. Tradycja tego rodzaju przedstawień, mająca bardzo archaiczną metrykę czasów scytyjskich i następnych, sięga od Europy Środkowej i Wschodniej aż po rejony Syberii i Mongolii. Jednym z najbardziej charakterystycznych cech tej sztuki figuralnej jest układ rąk zazwyczaj na brzuchu, prawa ręka na lewą, bądź lewa na prawą lub też równolegle. Naczynia do picia trzymane są w ręce, jest to czarka lub róg. Nakrycie głowy często w formie stożkowatej czapki, broń zwykle w postaci miecza lub szabli przytroczonej do pasa. Stylistyka posągu ze Zbrucza odpowiada wypracowanym w toku dziejów założeniom rzeźbiarskim przyjętym na obszarze nadzbruczańskim również przez Słowian. Symbolika umieszczona na posągu ma uzasadnienie kulturowe oraz ideograficzne. Nawiązuje do tradycji obecnej w wierzeniach, sięgających wspólnych założeń kulturowych ludów słowiańskich oraz indoirańskich. Związek między tymi wielkimi grupami przedstawia m.in. artykuł Kształtowanie języków słowiańskich, aryjskich, bałtyjskich, także inne w dziale Społeczność oraz prezentacje m.in. film pod tytułem Aryowie, a także pozostałe, zamieszczone na kanale Hislow Video. Linki zostały poniżej przedstawione. Pierścień trzymany przez jedną z postaci przywodzi wyobrażenie kołowrotu życia i śmierci. Jest on obecny do tej pory w wyobrażeniach indo-irańskich w przedstawieniach bóstwa Wisznu. Według najstarszych zapisów wedyjskich zamieszczonych w Rigwedzie jest to koło czasu. Róg w dłoniach postaci odczytywany jako żeńska występuje w najdawniejszych źródłach jako naczynie służące do wróżb rugijskim kapłanom, aby, jak pisał Saxo Grammatik, z samego stanu napoju
wywnioskować o obfitości roku przyszłego. Symbol tzw. rogu obfitości obecny jest w kulturze ludów indoeuropejskich, czerpiących inspiracje z archaicznych tradycji i wierzeń. Znak z 6 promieniami ujętymi w koło, występujący na idolu ze Zbrucza, jest prastarym symbolem odzwierciedlającym promienną jasność i oświecenie. Był on obecny w kulturze Słowian oraz innych ludów i praktycznie do dzisiaj jest stosowany jako znak ochronny, umieszczany na przykład na elementach góralskich budowli, wyposażeniu domu, meblach na Pomorzu czy bramach w Rumunii. Wykuta w środkowej części zbruczeńskiego idola mała postać, unosząca się obok większej, prawdopodobnie symbolizuje ducha lub duszę odczytywaną jako niezmienną jaźń, która obecna jest we wszystkich żywych istotach. Symbolika nawiązuje do założeń wiary zawartej w koncepcji wedyjskiej, słowiańskim kołowrocie wcieleń, wierzeniach Celtów i innych ludów. Więcej na ten temat w innych opracowaniach podanych w opisie. Wyryte wyobrażenie konia podkreśla władczość i panowanie, dostojeństwo i szlachetność. Znany jest też opis świątyni Świętowita zachodniosłowiańskiego, gdzie w specjalnej stajni trzymano świętego konia. Z jego chodu odgadywano to, co stanie się w przyszłości. Wskaźnikiem istotnym dla badań chronologicznych jest umieszczone na idolu ze Zbrucza wyobrażenie broni białej, symbolu władzy i dominacji. Zarysowany kształt pokazuje jednosieczne narzędzie walki w postaci szabli zawieszonej u pasa na rabciach. Wykopaliska archeologiczne, tzw. mieczy jednosiecznych, przekonują, że podobnej broni białej używano na pobliskich obszarach od czasów kultury przeworskiej, to jest od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Dowodzi tego odkrycie w 2020 roku w województwie świętokrzyskim na cmentarzysku w Bejcach. Klinga świętokrzyska reprezentuje broń białą, jednosieczną, nie ma jednak wygięcia przedstawionego na płaskorzeźbie światowida ze Zbrucza. Modelowanie tego rodzaju klink jednosiecznych odbywało się wraz z upływem czasu. Za najstarsze zabytki utożsamiane z właściwą szablą, z charakterystycznie wygiętą głownią, na ziemiach polskich i ruskich uznaje się te, które datowane są na IX wiek. Tego typu bronią posługiwali się w czasach średniowiecza Madziarzy oraz Chazarowie. Posąg zlokalizowano na ziemiach, na których obok siebie mieszkały słowiańskie plemiona, znane od VII do XI wieku jako Dulebowie, Burzanie, Ulicze czy Tywercy. U brzegów Zbrucza działał co najmniej od IX wieku ośrodek kultu zlokalizowany na górze Bogit. Jego centralną część stanowi miejsce, gdzie według przypuszczeń stał posąg identyfikowany jako ten, który w czasach chrystianizacji wrzucono w nurty rzeki. Obok znajdują się ślady po małych półziemiankach czy długim budynku naziemnym, identyfikowanym jako świątynia. W pobliżu istniały także inne ośrodki kultu słowiańskiego. W Zwenigorodzie, Gowdzie, Babinie, na górze Roschanica i wzgórzu Stary Kut, Wysokiej Kamiennej Górze. Światowid ze Zbrucza nie jest jedynym tego typu odkryciem czterotwarzowego lub czterogłowego posągu. W rejonie bliskim, Górze Bogit, ujawniono inne jeszcze, podobne do zbruczańskiego idole. Reprezentował je znaleziony w 1875 roku posąg w Chustiatyniu, mający według relacji wyryte ludzkie głowy, konia i inne figury. Inny to wykopany na początku lat 50. XX wieku posąg z Iwankowic, na którego ścianach wyryte były figurki i znaki. Obydwa te znaleziska zostały zniszczone i obecnie nie istnieją. Kamienny idol zbruczański
początkowo identyfikowano ze Świętowitem, bóstwem rugijskim znanym z relacji Saxo-Gramatyka. Duński kronikarz pisał o słowiańskim Świętowicie z czterema głowami i tylu szkarkami, wzbudzający zdziwienie, z których dwie w stronę piersi, a dwie w stronę pleców zdawały się patrzeć. Zresztą wzrok umieszczonych z przodu czy z tyłu głów, jedna w prawo, druga w lewo, zdawały się zwracać. Brody były podgolone, włosy postrzyżone tak, że widoczny był zamiar artysty, aby przedstawić sposób, w jaki Rugianie pielęgnowali swe głowy. W prawej trzymał róg z rozmaitego kruszcu zrobiony, który kapłan, znający się na ofiarach, co rok napełniał miodem, aby z samego stanu napoju mógł wywnioskować o obfitości roku przyszłego. Lewa ręka na boku wsparta tworzyła łuk. Saxo pisał o czterogłowym posągu, natomiast idol ze Zbrucza jest czterotwarzowy. Tym niemniej znana jest również inna, datowana na drugą połowę IX wieku, kultowa czterotwarzowa figurka słowiańska, tak zwany idol z Wolina. Na Wolinie odkryto jeszcze trzy inne tego rodzaju rzeźby. Słowianie zachodni przedstawiali wielu swoich bogów jako istoty wielotwarzowe lub wielogłowe. Wśród nich są czterogłowy świętowit z trzema głowami bóg ranów, trzygłów z pięcioma twarzami porenut, rugiewit o siedmiu twarzach. Czerpiące ze wspólnych ze słowiańskimi źródeł kulturowych, wierzenia wedyjskie również zawierają wielogłowe wyobrażenia bóstw. W mitologii greckiej znani są synowie pierwotnych bóstw Gai i Uranosa, Hekatoncheirowie, olbrzymy o stu rękach i pięćdziesięciu głowach. Rzymianie czcili Janusa, boga wszelkich początków, a także opiekuna drzwi, bram, przejść i mostów, patrona umów i układów sojuszniczych z dwoma obliczami. Z najwcześniejszych zapisów dotyczących wiary Słowian wynika założenie istnienia niebiańskiego Boga, który spłodził wszystkie pomniejsze duchy rządzące naturą. Za ich pośrednictwem Słowianie czcili jednego, najwyższego Boga. Prokopius z Cezarei w VI wieku pisał o Słowianach. Uważają oni, że jeden tylko Bóg, twórca błyskawicy, jest panem całego świata. Niemiecki kronikarz Helmold w XII wieku przedstawiał wierzenia słowiańskie w sposób następujący. Obok zaś wielokształtnej rzeszy bożków, którymi ożywiają pola i lasy, przypisują im smutki i rozkosze, nie przeczą, że wierzą w jednego Boga w niebie, rozkazującego pozostałym. Ów najpotężniejszy troszczy się tylko o sprawy niebiańskie, inni zaś, pełniący w posłuszeństwie przydzielone im zadania, pochodzą z jego krwi i tym każdy z nich jest znamienitszy, im bliższy jest owemu Bogu bogów. Sylwetki na górnym poziomie są zatem bóstwami najbliżej związanymi z najwyższą istotą niebiańską. Część środkowa odzwierciedla duchy lub bóstwa niższej rangi. Część dolna posągu wyobraża samego najwyższego Boga, będącego źródłem i podstawą istnienia bóstw niższej i wyższej rangi. Wyobrażenie Boga, Pana całego świata, przedstawione w dolnej części posągu, w trzech postaciach, odpowiada zachowanej po wedyjskiej hinduistycznej koncepcji tzw. Trimurti, trzech aspektów Boga. Każda z postaci ma określoną rolę do spełnienia w cyklu życia wszechświata. Brahma go stwarza, Wisznu utrzymuje, a Shiva unicestwia. Wcześniejsza wedyjska koncepcja triady bóstw odnosi się do związku trzech bogów Agni, Vayu lub Indry, Suri jako różnych form jednego bóstwa jaśniejącego światłem ognia słonecznego. Nazwy bóstw wedyjskich odzwierciedlają ich indoeuropejską proweniencję i wskazują na wspólne ze Słowianami korzenie kulturowe. Niezależnie od dociekań nad istotą i oryginalnością posągu ze Zbrucza,
są one uchwytne w źródłach historycznych, przekazach, języku i tradycji tych ludów. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału HistLove Video.